Cześć. Jest 4 rano. Ja właśnie zaczynam wędkowanie w Zalewie Zegrzyńskim, Zegrze Północne. No, ale najpierw wypełnię dokumenty. Żeby być całkiem na legalu, zaraz tutaj w rejestr wpiszę Zalew Zegrzyński. Będzie piękna pamiątka w rejestrze. No niestety jest sporo tego, co mnie strasznie wkurza. I zawsze jak co roku w lecie tutaj przyjeżdżam na nockę, to odkrywam po prostu full śmieci, butelek. No nie rozumiem tego. Nie wiem jak można. No ale na ten właśnie na tę okoliczność mam siateczkę ze sobą, także wszystko zbiorę. W tym momencie pewnie tego nie będzie słychać w kamerze, ale zrobiło się odrobinę jaśniej, odrobinkę dosłownie. I te drzewa nade mną to dosłownie ożyły. Zaczęło się takie buczenie owadów. Tutaj są tryliony wszelkiej maści stworów. Na pewno są komary, bo je czuję, ale myślę, że też jakaś jętka, jakieś muchówki, osy, pszczoły, cholera wie. To wszystko huczy aż. No i niestety muszę zrobić to, czego nie lubię, ale już zaczynają mnie dojeżdżać całkiem konkretnie. Także odszedłem od stanowiska, niezły kawałek i trudno. No, 4:30 i na razie nic. Ani stuknięcia. Ja tutaj wcześniej nie nęciłem, co prawda, ale już kilka razy było rzucone, już coś tam z tego koszyczka powinno się wysypać. Gdyby się od razu momentalnie kręciły tutaj krąpie albo leszczyki, to myślę, że już by było jakieś branie. No ale pewnie one jeszcze będą miały swój moment, jak tak trochę słońce wyjdzie już za tym horyzontem. No nie wierzę. Kormoran mi siedzi na zanęconym, skurczybaniec. Łowię na 2 lekkie fidery, 3,30 i 3 metry. Na jednym mam troszeczkę grubszy zestaw, żyłka 0,26. Na tym jest żyłka 18, przypon z 12, tutaj przypon z 14. Koszyczek w ogóle bezgramowy, ale za to duży jest na tym lżejszym zestawie. Natomiast tutaj mam 20 gram koszyczek, o właśnie miałem szarpnięcie, takie dosyć konkretne. Pierwsze branie. Piąta rano i na drugim brzegu muzyczka się zaczęła. Taka porządna, w starym stylu. Umpa babumpa, umpa babumpa. To jest to. Najważniejsze, że ktoś to rozkręcił na całą prytę. Więc przyjemność. Nawet jakiś wodzirej w tym momencie coś tam nawija. Mhm. Zegrze. Motorówy, skutery, muzyka. Jedno co się trochę zmieniło, z tego co widzę, to nie ma wędkarzy, bo normalnie to tu o tej porze roku.
weekend czy tydzień to tam z działek albo tu z domków przychodzili siedzieć na grunt z bombeczkami i tu w każdej przesiece, w każdej dziurze siedział wędkarz i miał zarzucone gruntówy, a tymczasem tu nikogo nie ma. Ale leszcze się spławiają, tu nie mam pytań, piękne. Tu nawet branie. Siedzi. Pierwsza sztuka dzisiaj. Oczywiście klasyka krąpik. Ciężko było, bo się wędka zahaczyła o drzewo, ale właśnie złowiłem zupełnie niespodziewanego gościa tutaj na tym łowisku. Czyli karpik, pełnołuski kroczek, nie wiem skąd on zwiał, a może to są te słynne zarybienia i uatrakcyjnienie zbiornika, w każdym razie było naprawdę fajnie i atrakcyjnie, no rybka mistrz. Na drugiej wędce w tym momencie również branie i też całkiem fajna ryba. O kurde, ja tam mam skarpia z tym podbieraczem. Co tu zrobić? Musiał podebrać skarpie, nie, przerzucę go jakoś do siatki. Nie no, w to nie wierzę. Jest drugi taki sam karpik. Proszę. A ja przyjechałem po krąpie, po płotki, po małe leszczyki. A tu tymczasem proszę bardzo. Karpiki biorą. No i niestety wyszło słońce, co oznacza jeden fakt, że będzie lampa. W pół do szóstej się kolejna atrakcja zaczęła ze Grzyńska, czyli koszą trawę w pół do szóstej. Ciekaw jestem, co to za pracownicy. Naprawdę takich po prostu mieć to skarb. A, to wojskowi są.
tutaj oram takim dużym koszykiem bez obciążenia, do niego włazi dużo zanęty i on wtedy nabiera masy, a jak wraca, to jest leciusieńki, to jest przyjemność, bo wtedy się czuje kontakt z rybą 100%. No i nakładam sobie, ile wlezie, pinki. Przyznam się, że nie chciało mi się wczoraj iść do sklepu i w związku z tym mam tylko pinki, które miałem w lodówce po prostu. Kilogram Extra Fish Eco Secret i do tego dałem porządną garść aromatu wanilia, porządną garść aromatu karmel, puszkę kukurydzy i ćwiartkę pinki. Aha, no i tak powiedzmy połowa opakowania płatków owsianych. Branie. Może jeszcze jest, nie było dobre. Jest. Siedzi. Pięknie. Podleszczaczek. Bardzo przyjemna ryba, taka fiderowa, zawodnicza. Takich podleszczyków złowić 40 i można wygrać jakieś zawody. Ponieważ u mnie to nie zawody, no to może być. Sprawdzam godzinę, jest 6:10. No już się robi niemiłosiernie gorąco, że ja pewnie wytrzymam jeszcze godzinę i spadam. O, a tu proszę, jakie piękne znalezisko. Przepiękny zegrzyński kłapacz. Można sobie z niego zrobić na przykład lampkę. Takie coś zostało, już to nie przypomina tych pięknych robaczków wcześniej. Nie, no ja nie wiem, co tu się dzieje. To jest jakiś tydzień zarybienia wód w zegrzu, ale znowu jest karpinio. Nie wiem, co powiedzieć naprawdę, jak to skomentować. Nigdy tutaj raz na jednej zasiadce złowiłem karpia. Raz. Przez tyle lat, jak tu przyjeżdżam. A dzisiaj 3. Co ciekawe, brania tych karpi są niezwykle delikatne. No, to jest coś takiego. Z tym też nie spotkałem się. Nigdy. Czy Polska się zmienia w Węgry na przykład? Przez ten klimat, że się ociepla klimat? Cholera wie, no bardzo możliwe w sumie. Bo tam w każdym bajorze, czy to jest właśnie bajorko, jakiś stawik, czy ogromne jezioro, rzeka, to wszędzie są te karpiki, wszędzie są karasie, karpie i to właściwie na tyle, trochę płotek może, sandacza, sumy, no ale wszędzie są te karpie. Tymczasem na razie mam połowę wędkowania dzisiaj, mam jednego krąpia i 3 karpiki. I wszystko na K. K, 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 K. Może to jest zmowa K, 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 K. W końcu jest też cel mojej wyprawy. Leszczyk. Bardzo fajnie. O. Piękna, tłusta płoć. To już mam 4 gatunki. Leszcz, krąb, płoć i karp.
Wow. Taka gitara elektryczna, tylko że nie gitara, to takie coś. Trafił się też leszczyk w wersji mini. Piękny, zdrowiutki, z potencjałem na grubą, złocistą rybę, porośniętą muszlami, pijawkami, która będzie tutaj postrachem okolicznych fiderowców. Ale rybsko, no takie sam akurat, no. Po takie się tu przyjeżdża do Zegrza. Pamiętam kiedyś, że takich się łapało po kilkadziesiąt sztuk, a teraz kilka. Prawie trafiłem błabędzia, prawie trafiłem błabędzia. To jest właśnie ten klasyczny obraz spotkania z kolonią małży. Jedna wyholowana, pewnie mi poharatała tutaj żyłkę. Natomiast ta, która była niżej, obcięła przypon. No, przy takiej ilości małży to trzeba mieć zapas przyponów. Bo to idzie niesamowicie, ja dzisiaj straciłem już 4. Także no, minimum 10 na takie miejsce na Zalewie Zegrzyńskim to trzeba mieć ze sobą przyponów zapasowych, minimum dyszka. Bywają dni takie, że naprawdę weźmie krąb, przesunie dosłownie ten zestaw kawałek i on już siedzi za małżą. Zacięcie, do widzenia, no i nowy przypon. Ciekawe, co on tam wyjada. Bardzo ciekawe. Jedna chmurka by się przydała. To nie. Musi być koszenie i lampa. No i tym krąpikiem chyba zakończę dzisiejszą przygodę. Od krąpia zacząłem, na krąpiu zakończę. Zegrze, popisało się dzisiaj, mega sytuacja z tymi karpikami. Złowiłem 3 karpiki, kilka fajnych leszczyków, kilka krąpi, płotkę. Jestem super zadowolony i planuję tutaj wrócić w najbliższym czasie. Oczywiście, możliwe, że gdzieś tak koło 9, 8.30 będą te brania dużych leszczy, ale ja już się o tym nie przekonam. Wystarczy, łowię od 4, jest 8.30. Kończę. Na razie.